jestem człowiekiem, który raczej nie pije dużo alkoholu, ale widzę, ile tego alkoholu w Polsce się spożywa. A w Sejmie? Jak to wygląda? Jest tam tak zwany bar za kratą. Ja nie jestem człowiekiem, który jest jakimś bardzo osobą, bardzo towarzyską, która będzie spędzała czas na tym, żeby siedzieć w jakimś barze. Czy to jest za kratą, czy to jest na ulicy, czy to jest jakiś dobry, prestiżowy lokal. Ja raczej stronię od takich spotkań. Dobry wieczór. Pamiętam taką scenę, gdzie była jakaś narada, konferencja a propos żywności płynącej z Ukrainy i pan Michał Kołodziejczak strasznie walczył z sobą, siedząc na fotelu i widocznie sobie przypomniał o tym i chce nas wszystkich przekonać, że tam to wyłącznie był zmęczony, tam żadne inne kwestie nie wchodziły w grę i my panu Michałowi wierzymy. Tak jak panu Nitrasowi wierzymy. Generalnie ten rząd to są sami trzeźwi ludzie, tylko podejmują decyzje, jakby byli nieustannie narąbani. To jest program Polityka na deser w telewizji w Polsce 24. Stanisław Janecki niezmiennie ze mną. Dorota Łosiewicz, jeszcze sobie nie poszłam, jestem z państwem i ze Stanisławem Janeckim. Ta konferencja, którą wspominasz, to były konsultacje polsko-ukraińskie w związku z tym kryzysem, który pamiętamy. I delegacja ukraińska później informowała przedstawiciele agencji, którzy tam byli, ukraińskiej, informowali w mediach społecznościowych. Osłabiony był pan Michał. Właśnie. Tam były dwa jego stany. Aha. Otóż najpierw był taki bardzo pobudzony, często wychodził, informowali, a potem po tym powrocie był jakiś taki pobudzony, a potem dopiero z niego schodziło to pobudzenie, więc aha, to była bardziej może skomplikowana tak sytuacja tego stanu. Natomiast to taki wygląda na to, że taki mało towarzyski pan Kołodziejczak. Dlaczego? Pytanie, czy jego nie lubią i nikt nie chce w jego towarzystwie spędzać czasu, czy może pan Kołodziejczak nie bardzo tak z ludźmi ma ochotę czas spędzać i woli sobie tak sam z telewizorem. No ale to nie lubi, bidulek, no, bidulek. Nie lubi nawet posłów z własnego klubu? To duży klub jest. No tak, ale... Tam 156 jego jakoś tam tak? Chyba nie przepadają za nim tam. Nie? Bo on miał tam Agrounię reprezentować, a reprezentuje samego siebie i tak... Ja pamiętam takie słowa pana Szymona Hołowni, wielkiego marszałka polnego, który mówił tak, że wszędzie tam, gdzie się pojawi Kołodziejczak, to jego nie ma. On w tym nie będzie uczestniczył. Ale to było przed wyborami. Ale to było przed wyborami. To było w kampanii. Ale to było spowodowane tym, że pan Kołodziejczak miał taką wypowiedź, chyba dla radia, że powiedział, że właściwie to pan Hołownia jest najgorszy. I w tej klasyfikacji najgorszych to on jest nawet gorszy od Donalda Tuska, ten Hołownia. Bo po prostu, przepraszam, bo to taki cytat prawie wierny, że to nie jest człowiek, tylko to ulubione zwierzątko. No a potem się okazało, że jednak Donald Tusk zaprosił Kołodziejczaka do kandydowania i się państwo musieli może on dlatego nie chce się spotykać. Ale może żeby się mu się nie pytali, a co? Wiesz, nie wiem, czy pan marszałek Hołownia chodzi do baru za kratą, dlatego że marszałek Hołownia chyba nie mieszka w hotelu poselskim, tylko zdaje się, że jednak dojeżdża pod Warszawę. 500 kilometrów, tak Myrchowie? Nie, ma odległość podobną do państwa Myrchów, z tego co się orientuję, ale zdaje się, że dojeżdża i chyba w hotelu nie mieszka. Chyba że wożą go raczej przecież. Myślisz? No, taka... Sam się wozi, a może żona po niego przyjeżdża? Taki wielki człowiek, muszą go wozić, bo ego się panu temu, panu Hołowni tak zwiększyło, no tam jakim, bo się chwalił, że elektrykiem jeździ, że no musi mieć tak myślę, z tych wypasionych fur to taką na 5,5 metra co najmniej, bo inaczej by się nie zmieścił. A jak ego marszałka może jechać w bagażniku? Na kanapie i jeszcze w tej przestrzeni, a do bagażnika to już nie, no bo marszałek jego w bagażniku w życiu. No to zobaczymy teraz, jak wygląda ego byłego prezydenta pana Komorowskiego, albo raczej może jego przyjaźń z byłym politykiem Januszem P., któremu postawiono zarzuty. Co to siedzi jeszcze?
Chciałam teraz zapytać o Janusza Palikota, który trafił do aresztu. Pan kiedyś stawał w jego obronie, wtedy, kiedy Donald Tusk powiedział, że chce go wyrzucić z partii. To było wtedy, kiedy pan wygrał prawybory w partii, kandydując do... jako kandydat na prezydenta i nawet pan powiedział, że pan wycofa się z tych prawyborów swoją kandydaturę, jeżeli Donald Tusk wyrzuci Palikota. Nic takiego nie było, to już jakieś legendy i mity ktoś tworzy. Ale przyjaźniliście opowiada. Się kiedyś. Tak jak i Donald Tusk się przyjaźnił z Januszem Palikotem. Ja się przyjaciół nie wyrzekam. I powiem pani, oczywiście każdego kolegi i kolegi, każdego znajomego żal, ale też tu wierzę w to, że mimo ewidentnych wątpliwości co do postępowania prokuratury w tej sprawie, mam nadzieję, że jednak sprawa znajdzie swój finał w przyzwoitym, dobrym sądzie. W przyzwoitym, dobrym sądzie za pana Bodnara? To jest możliwe? Słuchaj, no pan Bodnar to... Mam nadzieję, że jeszcze na niezawisłość wszystkich sędziów nie wpłynął do tej pory, choć próbuje oczywiście. A chcielibyśmy, żeby wszyscy sędziowie byli niezawiśli, żebyśmy nie znali poglądów sędziów wchodząc na salę polityczną. Wtedy byłoby idealnie, ale zobacz, pan prezydent Komorowski znowu podpadł drugi raz, bo przypomniał opinii publicznej, że Janusz Palikot przyjaźnił się z Donaldem Tuskiem. Słabo przypomniał, dlatego że jak potem założył własną partię, odszedł z klubu Platformy, założył własną partię, napisał, to rozmowy takie były długie. No ile? Przynajmniej dwie takie książki, w których strasznie tam przykładał, a nawet trzy, Donaldowi Tuskowi. To zanim do tego doszło, to pan Donald Tusk wyhodował Janusza Palikota jako potwora, jako pierwszego hejtera i używał go każdorazowo, szczególnie w wojnie z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim, używał go, spuszczał go z łańcucha i miał nieograniczone prawa właściwie w byciu kimś agresywnym, podłym, często... No, był wykonawcą po prostu zdemoralizowanym. Pogardy wymyślił i stworzył Donald Tuska. Janusz Palikot był zbrojnym ramieniem Donalda Tuska. Zdecydowanie. A pan prezydent Komorowski nigdy na ten poziom jednak nie zszedł, żeby używać Palikota do takich celów. Więc panie prezydencie, niech pan tak ostrzej trochę się odróżnia od pana Donalda Tuska, bo tak wyjdzie na to, że pan też hodował tego Palikota, a przecież pan nie. Jeszcze obok Janusza P. był Stefan Niesiołowski, też jako narzędzie w tym samym celu używany, a teraz już sam ale on jako profesor miał pewną powściągliwość, o ile można mieć pewną. No w stosunku do Palikota to myślę, że 20% było. Myślę, że już teraz nie ma tej powściągliwości. Ma nadal. Nadal nie ma. Przepraszam, bo się zakałapuciałem. Teraz już nie ma tej powściągliwości, którą miał kiedyś. Bo tak, ale on... Wszystko jest obrzydliwe. To nadal tak mówi. No właśnie mówię. A wtedy też mówi. Właśnie mówię, że mówi. Aha. No to się dogadaliśmy, to w takim razie teraz wicepremier Kosiniak-Kamysz. Nie stawia pan w ten sposób pana premiera, czyli swojego szefa, w niezręcznej sytuacji. On w ramach koalicji, która zwyciężyła i do której żeście dołączyli, obiecywał to... My nie dołączyliśmy do żadnej koalicji. Dołączyliście do koalicji rządowej. My tworzymy koalicję rządową. My nie jesteśmy doproszeni, czy bez PSL-u nie ma tej koalicji. Bez PSL-u nie ma tej koalicji. Może się komuś podobać lub nie, ale PSL nie jest ubogim krewnym. Chcecie nas zapisać do średniowiecza, zapisujcie. Chcecie nas zrobić ubogich krewnych, róbcie. Ale bez nas nie ma większości. Bez nas rządził PiS. Jak nie ma PSL-u w koalicji, to rządzi PiS. I taka jest jedna z wielu prawd historycznych, która w Polsce wychodzi. Coś się strasznie pani redaktor pomyliło, trzeba powiedzieć, no bo wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a większość utworzyła koalicja. Ale żadna koalicja wyborów nie wygrała, tylko głosy dostały poszczególne partie koalicji tworzące, to po pierwsze. A po drugie jeszcze pan wicepremier się mocno zirytował, bo pana wicepremiera dokooptowano do tej koalicji, że jakaś koalicja wygrała, a on do tej koalicji dołączył. No nie, po prostu większość zdobyły te partie, które koalicję utworzyły, no i teraz rządzą. Na początku się umówiły przed wyborami, ale bardzo mi imponuje rola strażniczki, jaką pani funkcjonariuszka na TVP przyjęła,
że jak tylko gość, i to nawet taki, którego nie sposób podejrzewać o jakieś wraże zamiary, się posunie za daleko, to ona od razu... Znaczy, jak się odchyla trochę od linii myślenia tak Donalda Tuska, to natychmiast jest na te... Ona od razu koryguje, że ta jedyna prawomyślna to jest taka linia. No, ale tak skorygowała, proszę mi tu dbać o tę linię. Że jej się pomyliło, no bo albo chciała powiedzieć, że wygrała Koalicja Obywatelska, do której PSL dołączył, tworząc koalicję, co nie byłoby prawdą, bo Koalicja Obywatelska tych wyborów nie wygrała. No i To było celowe, to było takie, a może się, nie, może się uda że zainsynuować. Znaczy, że ona jest tak po prostu zakochana w Donaldzie Tusku i w Koalicji Obywatelskiej, że już, że ona już uwierzyła w to, że Koalicja Obywatelska wygrała te wybory. No ale to w takim razie, szanowny panie premierze, ministrze obrony, to więcej asertywności, bo... Oj, asertywny był pan wicepremier. Bo takie rzeczy się biorą stąd, że pan pozwala na takie, jak się pan szanuje i swoją partię, to niech oni nie skaczą po panu jak po pochyłym drzewie, bo będą tak skakać bez końca po prostu. Bardzo się zirytował pan Kosiniak-Kamysz. Ale zirytował się tym, że my tu najstarsza partia na polskiej scenie, bo oni sięgają korzeniami, ile? 1895 roku chyba. Ja się dziwię, że nie 966. Z jemu powiedział, no, że on został doproszony. No, no tak, że jest z niego, to by nie było samego interesu. Jest jakimś chłopcem, który tam stał przed drzwiami. Chodź, chłopcze, chodź. Ale fajnie nie jest marzni. To, że każdy człon tej koalicji mówi tak, bez nas by tej koalicji nie było. I to jest oczywiście prawda, bo tylko oni wszyscy razem są w stanie tę koalicję stworzyć. A z drugiej strony, jak trzeba realizować obietnice wyborcze, to mówią, no my chcemy, ale koalicjant nie chce. Wygodnie sobie to wszystko poukładali. Ale posłuchajmy jeszcze może w takim razie pana posła Hejtera Treli. Lubię każdego z tej koalicji, tylko że nigdy nie było w tej koalicji. No, z PiSu nie lubię, no to też nie będę oszukiwał. Nikogo, naprawdę? Nie, nie lubię. Naprawdę? Tak naprawdę. Zupełnie? No, no, nie lubię, no nie lubię, no nie mam. Czasami nie, z niektórym mówię dzień dobry, niektórym cześć, ale to nie są moi koledzy i nigdy nie będą, bo nie. No, koledzy po fachu, na pewno. No, po jakimś tak. Czyli nawet lubić nie wolno. Znaczy, a czy pan Trela ma w ogóle jakichś kolegów? Bo ja wątpię. Tak patrząc na to, co on wyprawia i co mówi, to przecież każdy może się spodziewać, że on tam nóż w plecy wbije zaraz, obmówi albo zrobi coś takiego, no bo taki jest nieokrzesany. Panie pośle Trela, dlaczego pan jesteś taki nieokrzesany? Przecież trzeba reprezentować jakiś poziom. Jak to wczoraj ujął... Matko jedyna, że pan poseł Trela zawsze krzyczy, że zachowuje się jak wujek, który mówi, wyciągnę takiego pstrąga, a nawet leszcza nie jest w stanie wyciągnąć. Trochę tak to jest. Jacek Protasiewicz. Jacek Protasiewicz, no właśnie. Tak, wyciągnął mu i się jeszcze nabijał z pana Kierwińskiego. Z komisji generalnie. Bo oni tam siedzieli, obradowali i tak dalej. Pan Trela w zasadzie zawsze jest na nie, zawsze jest agresywny. I zawsze przeciw PiS-owi. I już teraz się dowiedzieliśmy, że nawet prywatnie to nie lubi nikogo. Aha. A jak ktoś lubi kogoś z PiS-u, to on go nie lubi. Patrz, Paulina Matysiak. Mhm. Trzyma się kupy? Jakby to powiedzieć, szanowny panie, jakby pan zasięgnął porady specjalisty, to by panu powiedział, że coś takiego szkodzi przede wszystkim nosicielowi. Ja nie chcę panu jakoś tak specjalnie doradzać, ale proszę się nad tym zastanowić, bo to może pana rozsadzić od środka po prostu. A my byśmy żałowali, no chodzi sobie pan Trela, niech sobie chodzi, a potem co by chodził, jedna noga pana Treli, gdzieś jedno ramię przyczepione do drzewa, no nie. No to upewnijmy się, że jeszcze pan Trela jest w całości i jeszcze raz. Miało być 1000 zł dla każdego studenta, żeby się tak uczyli. No i co? No tego się nie udało zrealizować. Nie ma kasy. Tylko, że kadencja jest 4-letnia. Dlatego, że nie ma na to póki co funduszy. Napięty jest bardzo budżet. Do tego dochodzą jeszcze wydatki związane z klęską, która miała miejsce, usuwaniem skutków tej klęski. Ponad 20 miliardów złotych. Słuchacz pyta, czy to nie wstyd tak kłamać młodych, okłamywać nie, młodych ludzi nikogo, i robić nadzieję na lepsze jutro? Nikt nikogo nie okłamał, tylko drogiemu słuchaczowi chcę odpowiedzieć, że wybory były na 4 lata, a my jesteśmy dopiero po niespełna na jednym roku. Ale 100 konkretów było na 100 dni.
I ale, też nie wyszło. No tak, ale to jest o tyle prawdziwe, co mówi pan Trela, o dziwo. Że nie ma pieniędzy. Nie, że po prostu chyba nikt z tych studentów nie wierzył w to, że oni zatrzymają słowa. A może rozczarowanie niektórzy... może być żadne. Słuchaj, no może ktoś wierzył w to, że będzie kwota wolna od podatku podniesiona. Może ktoś wierzył, że lekarz będzie dzwonić do... No może dwie, trzy pacjenta. Osoby. No w coś ci ludzie wierzyli, skoro zagłosowali na przedstawicieli tej koalicji, w któreś obietnice musieli uwierzyć. Ale bo oni byli, przepraszam szanownych wyborców, ale duża część dała się podpuścić taką agresywną propagandą przeciwko rządzącym. Wbrew interesom, no bo przecież sami teraz państwo widzicie, co mieliście, na co były pieniądze, a zawsze były na najpotrzebniejsze rzeczy pieniądze, jak szybko się działy różne rzeczy. Przecież to, co ten cyrk i ta nieudolność podczas powodzi, to gdyby był tamten rząd, to tam by już wrzało wszystko. Tak by tam było zaplanowane, to tam nic nie potrafiło. Przeczytałam sobie tweeta, który mnie troszeczkę ubawił, że tak zwane trele morele. No trochę tak to jest z panem posłem Trelą, że mu zawsze jakieś takie trele morele wychodzą, ale trele morele wychodzą też... Trele petrele. Trele petru, petrurele, czyli Ryszard Petru. Nie ma możliwości obniżki składki i obniżki podwyższenia kwoty wolnej w perspektywie 4 lat przy takim wysokim deficycie. Oczywiście kluczem jest wzrost gospodarczy, ale ja jestem od dawna zwolennikiem, tylko to już podkreślam, to jest moje prywatne zdanie i nie mam tutaj większości, żeby wprowadzić limit na 800 plus dla osób bardzo zamożnych. Jeżeli ktoś jest bardzo bogaty, nie powinien dostawać 800 plus. Bardzo bogaty dla Ryszarda Petru jest kto? Wie pan, dla mnie, to nieważne, kto dla mnie jest, ważne, co zostałoby zaakceptowane. Tak, skoro pan jest samotnikiem w tej sprawie, no to sądzę, że pan... Może tam 3-4 osoby by się znalazły w Sejmie, no ale na przykład mamy 600 tysięcy rocznego dochodu i od tego takie osoby. Ale no nie, 600 tysięcy z 50 tysięcy miesięcznie, to ciężko powiedzieć, że to osoba bogata. No to jest no, ale nie, krezus, no. Poubierać tam, po co? Czyli ta obietnica, wszystko, co było, znaczy to, co było dane, nie zostanie zabrane, już właśnie jest teraz w opracowaniu, jakby się z tego wycofać, a najlepszym narzędziem do tego jest Ryszard Petru, który bardzo chętnie jako turboliberał, albo przynajmniej był asystent turboliberała, pójdzie i powie... Teczkowy. No dobrze to nie było. Pójdzie i powie, dobra, zabrać tam, tylko ci najbogatsi. Ciekawe jestem, kogo pan Ryszard Petru widzi jako najbogatszego i jak rozumie, bo jak nawet pan... jeśli ktoś ma dużo dochód, duży dochód, a ma dużo dzieci, to wszystko się na te dzieci rozkłada, więc ciekawe, jak pan Ryszard sobie to wyobraża. Jak pani Lubnauer i reszta frau Cymeru wywaliła pana Ryszarda, to on sobie poszedł do biznesu, sobie pozarabiał i teraz może tak sobie pouczać wszystkich, no bo tam miał jakieś znajomości, a reszta. A rząd musi cienko śpiewać. I śpiewa pani Barbara Nowacka. Kolejny raz z zażenowaniem niestety słucham, jak ktoś próbuje zbić kapitał polityczny na powodzi. 50 tysięcy polskich rodzin otrzymało już doraźną pomoc ze strony rządu. 50 tysięcy rodzin. Rozumiem, że niektórych to boli i chcą używać kłamstw i pomówień. W tej chwili na poziomie samorządów wypłacane są, decydowane są o pieniądze, kto ma tę pomoc dostać i pieniądze idą. Zabezpieczyliśmy pieniądze na pomoc również dla szkół i od wczoraj ruszył nabór dla placówek oświatowych i edukacyjnych, również przedszkoli i rozpatrywany jest w trybie ciągłym. Musieliśmy do tego, jak państwo doskonale wiecie, zmienić ustawę. Nowacka sobie pośpiewała, tylko niewiele z tego wynika, dlatego że nasi reporterzy, którzy są w terenie, słyszą od powodzian, że ciągle nie dostali pieniędzy. Niektórzy nawet tych pierwszych 2000 obiecanych na wsparcie. Często też do mnie w mediach społecznościowych ludzie piszą, co z tymi pieniędzmi, nie mamy tych pieniędzy. My refrenu nie usłyszeliśmy, bo refren do tej piosenki, którą śpiewała pani Nowacka, była tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la. I więcej, tyle powiedziała.
To mniej więcej takie trele, morele jak pan Trela, ale my jeszcze musimy państwu powiedzieć, ponieważ dzisiaj już zadałeś to pytanie, czym w Senacie zajmuje się marszałek Kidawa-Błońska, no to ona głównie wita i to też nie zawsze jej to dobrze wychodzi. Bardzo się cieszę, że znowu wybraliście Senat jako miejsce do rozmowy o prawach zwierząt. Cieszę się, że mogę was tu powitać jako gospodyni tego miejsca. To niezwykle ważne, że... Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Witam panią minister, witam panią senator, witam wszystkich państwa. Chciałabym na wstępie wszystkim bardzo serdecznie podziękować, że wybraliście jako Senat jako miejsce do rozmowy na tak ważny temat. Szanowni państwo, panie marszałku, bardzo dziękuję, że spotykamy się tutaj dzisiaj w Sejmie, w polskim parlamencie. Cieszę się, że razem rozmawiamy o sprawach bardzo ważnych. Jeden genialnie szablon. Treściwe, niesamowite, ile złotych myśli, głębi w tym wszystkim. Pani marszałek ma jeden szablon po prostu, z którego korzysta i tylko tam podmienia sobie osoby, które wita i spotyka. A my się naprawdę cieszymy, że witamy państwa i wciąż witamy i jesteśmy razem. A teraz się z państwem żegnamy, a już za kilka chwil serwis informacyjny. Dobranoc.